Cześć wszystkim, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Jak pewnie będziecie słyszeć po moim głosie, jestem lekko nadziębiony, ale chuj, wczoraj poleciałem z wami w kulki, to już dzisiaj trzeba być, jakby to powiedzieć, tego słowa mi brakuje. A chuj, nieważne, no chodziło mi ogólnie o tym, że trzeba by... o stanowczym, a wy pewnie będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i dzisiaj kontynuujemy naszą misję od... Jak ty się typiaro nazywasz? Nieważne. Mówi, że gdy następnym razem spotkasz starodawnego, masz mu przekazać, że jest skrzypiącym dziadkiem. Okej. Okay. No i ogólnie co? Dalej walczymy z puchciachrumami. Teraz będziemy się przygotowywać tak naprawdę do pojedynku z trzecim. I dostaliśmy tutaj misję znaleźć Miuta. I najprawdopodobniej to będzie jakiś kolejny nasz wierzchowiec, który będzie nam potrzebny do pokonania tego bossa. Więc lecimy, daleko to nie jest, to w miarę szybko to powinno pójść. Już zapomniałem, jak się sterowało w to. Nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę, ale możliwe, że będzie live Biomutanta. Chciałbym znowu porobić poboczniaki, poza tym już powoli zbliżamy się do krańca fabuły. Chyba, że nas gra jeszcze czymś zaskoczy. To... Boże, no to ta gra będzie dalej po prostu nagrywana, nie? Aktualnie tak naprawdę robimy to samo, ale trzeba przejść przez tą fabułę. Udało ci się znaleźć polanę Miuta. Hello. Miuta. Każdy dzień to nowa szansa. To zapomniałem, jak się walczy. Swoje przeznaczenie. To sprawa osobista. Ja nie, są jacyś trudni. Ale śmierdzi. Akurat nie z tym chciałem walczyć. Mocno dostajesz. No co ty? No i zajebiście, już dwóch poszło. Ostro. Niech się stanie prąd. Dobra, mamy trzech pokonanych. Coś z nich chociaż wyleciało, czy nic? Nie, nie ma. Oczywiście cukiereczek. No co to jest, roślina? Coś z nią zrobić? Nie, ona tak sobie tylko tańczy po prostu. Jakieś skrzyneczki są? Nie. Dobra, to lecimy do tego naszego Miuta. Hello, Miut. Aha, i ma teraz skoczyć na Miuta? Czy on będzie szedł za mną? On idzie za mną. Dobra. No to trzeba uważać. Ciekawe, czy w jakiś sposób muszę też go pilnować, jak on idzie, czy nie? Będzie w miarę na tyle mądry, żeby nie spać z tych platform. Bo w większości grach, jak jednak mamy jakąś osobę do eskortowania, to najczęściej musimy się blisko trzymać tej postaci, bo albo się zgubi. Okej, okay. I co? I to już jest miejsce, gdzie nie może zejść? Pokaż. Chodź. Albo się gdzieś zablokuje, jak on. A, dobra. I dlatego on stał w tamtym miejscu. Dobra, trzeba się nauczyć tego. Aha, on nam pomaga. No to no, fajnie, ten będzie akurat wierzchowiec. Być pewnie za dużo on nie robi tak naprawdę w walce. No wszystko, ci cali światożercy nigdy nie pokazywali, kiedy nas zaatakują. Jak pokazywali, o, to w ostatnim momencie, dla takich scen. Dobra, poszło jakoś. Dobrze się, żeś miał coś ciekawego. Ogólnie myślę, że na tym live'ie możemy zrobić coś takiego, że poszukamy najlepszego sprzętu w całej grze. Najlepszej broni, najlepszych dodatków. Gdzież? Miód, chodź. A, tu chyba jakaś skrzyneczka, czy co to jest? Diogeny. Może moce psioniczne będą dziesiąte. Uważaj, gdzie stawiasz nogi. Dobra, są biopunkty jednak. Bo tam coś jeszcze jest? Daleki ma to zasięg. Żazgozłom świetnie nadaje się do budowania rzeczy. O, deski. Dobra, Miód, gdzie ty jesteś? Okej, lecimy tu. Chodź, prowadzę cię do twojej pani.
Lecisz? Boże, jak ty jesteś wolny. Mam tego twojego. O, chodź tu. Teraz mam z nią interakcję. Miód wrócił do zagrody i wydaje się spokojny. Noko wciąż się jednak... Wysłyszeliście to, sorry. Że miód wciąż jest niespokojny. Na szczęście ona wie, co może go uspokoić. Roślinki. Miód zjadł kiedyś przez przypadek cuksiożelkę i w ten sposób zupełnie się uspokoił. Mówi, że musisz znaleźć cuksiożelki dla miota w okolicy pokrzyżowania. Ostatnim razem tam właśnie na kilka trafiła. Dobra, cuksiożelka, co to je? Sądzi, że żujki z dawno świata pochodzą z żelkodrzew. Jednak nie zdziwiłaby się, gdyby tak naprawdę powstały w wyniku jakichś reakcji chemicznych. Żelkodrzew? Nieźle. To 3 do pokrzyżowania, na szczęście też to daleko nie jest. My już to mamy zaznaczone na mapie, czy nie? Nie wiem. Osikaj na wszelki wypadek jeszcze raz. Chyba akurat to mamy. Dobra, to lecimy. Zbierać mu te całe. Tu ksiożelki. To odtwarzałem, czy nie? To już musiało być przeze mnie otwarte, bo nie mogę nic z tym zrobić. Nawet ptakom trudno wznieść się ponad poziom. Czy ja już z nimi nie walczyłem wcześniej? Oczywiście, że walczyłem. Aha, i on zaczyna swoje tany. Nie musiałby z nich walczyć, mógłbym ich ominąć. Jezus. Atakujcie go. Znaczy atakuje ich. Dobra, życie. A był radioaktywny, a użyjmy go. Okej, okay. Szybkie leczenie. Wracaj. Uciekaj. Nie, ostatnio nam lepiej szło. Ale się okaże, że po prostu oni są już tak mocno obici. Nie, ostatnio nam lepiej szło, serio. Jezus, walcz. A już słyszałem, że czymś rzuca, no. Fucking bitches, no. Ile można? Dobra, jesteś nasz. Już nas niczym nie zaskoczysz. Oprócz tym. No, fajnie. Dobra, bij go. Aż jak dostanie seria. Jakby coś się zniszczyło w naszej zbroi, ale nie jestem pewien. Zobaczymy po walce. Nie pakiet energii, akurat tego to w ogóle nie potrzebuje. Punkty psioniczne. Czy już możemy mieć tą całą telekinezę? Chcę zobaczyć, czy nic mi czasami z ubioru nie znikło. No nie, wszystko jest na miejscu, widzę. Nie wiem, dlaczego nagle było takie mocne zbliżenie. Aż podejrzane. Dobra, idziemy do tego krzyżowania. Spodziewałem, że tutaj też będą jacyś przeciwnicy. A, czyli my tu idziemy, a tu jeszcze nie byliśmy, z tego co pamiętam w poprzednim odcinku. Zobaczymy, co tu nas będzie tak naprawdę czekać, ale podejrzewam, że łatwo to nie będzie. Mogę coś u ciebie sprzedać? Handlarz zachęca cię do sprawdzenia towarów. No poka, co tam masz?
Twierdzi, że jesteś pod właściwym adresem. Każdemu należą się dobre okazje. Zobacz, co ma. No Jezus, ty masz same moduły, a mnie to w sumie nie interesuje. Apteczki mogę w sumie wziąć, Max. Apteczki się zawsze przydadzą. Wszystkie dawaj apteczki, jakie masz. A wszystkie od ciebie odkupię. No i w sumie tyle, nie? Tak. Po wszystkim. Dobra, to lecimy dalej. No już to widzę, że jest ciekawie. Pokrzyżowanie. Oznacza konieczność podjęcia decyzji, w którą stronę. Dodatek, okej. Chodźmy do drugiego punktu, co się świeci. Coś jest? Nie, tu nic nie ma. O, wejście, tu jest wejście. Będzie jakiś klucz. Aha, czyli gdzieś zaraz znajdziemy klucz, fajnie. Aha, po lince się dostamy dostaniemy do środka, okej. Okay. Ten tylko lepiej uważa o tym, wiedział dokładnie jak tam wejść. Ale nie, dobra. Gadko, budka z minionej epoki. A to było coś o tym. Przesyłano przewodami, a nie falami radiowymi. O tym była mowa. Tu chodzi o przeznaczenie. Moje, twoje i całego świata. Teczka. Moduł zapalający. Tu drzwi jakieś. Jest jeszcze w szafie coś. Czapka aeronauty. Aeronauty. UIV, jak to się nazywa. A widziałem, że masz 25, więc pytanie, czy te 15 było na czapkę, czy nie. Ale mówię, to spokojnie postać ubierzemy na live'ie. Mówię, myślę, że wtedy polatamy za najlepszym sprzętem. Ewentualnie, żeby was nie zanudzać, to po prostu poszukam na internecie, czy gdzieś już nie piszę, gdzie można dany sprzęt podostawać. Mówię, już na tym etapie gry tak naprawdę my jesteśmy, wydaje mi się, że końcowym, nie? Więc jakbyśmy się ubrali w najlepsze łaszki, najlepiej broń zrobili, to w sumie nikt by nie miał tego za złe nam, tak? Sokole oko, dobra. Tam to było do tego, do broni. Okej, tu jest jeszcze szafa. Staram się w miarę, tak wiecie, w 100% tutaj przejrzeć teren, ale też nie chcę was zanudzić zbytnio. Więc zrobimy tyle, ile damy radę tak naprawdę. Już jest kolejne piętro, jeszcze kolejne piętro. Boże, to jest ogromny kompleks. Najprawdopodobniej i tak się tutaj cofniemy na live'ie. Okej, tu jest szafa. No, piła, okej. No jest, tu jest ta lina. Ja nie lubię ludzi wchodzić po linach. I tak się ładnie utrzymaliśmy. Jakieś zejście na dół, czy muszę w dół zeskoczyć? Muszę chyba w dół przeskoczyć. Teraz, a tu jest kolejna lina. Poczuj wiatr. O, tego się nie spodziewałem. Tak jeszcze nie kursowaliśmy. Jest bardzo późno. Okej, tutaj nie ma zajścia. Tu teraz. Zamknięte na głucho. To co to, cukrzarek? Zmechanizowane. Zazwyczaj trzeba było zakręcić taką korbą, żeby zadziałał dyspenser. Ej, poszło. Dostajesz to, co widać. Jak tylko wypadnie z niespodziankomatu. Dobra, biogeny już też są pobrane. Tu jest... Nie zdziw się, jeśli jeszcze kiedyś trafisz na coś takiego. Przełączaj pstryczki, by popłynął prąd i aktywował elektrony w panelu. Ej, to nie to. Wyłączę dwa, włączę jedno. Okej, wszystkie wyłączyłem. To włączyłem tym. Jest. Musisz działać zgodnie ze wzorcem. Musisz nie ma wzorca. Pstryczki, by przez panel popłynęła energia. To widzicie jakiś?
Ja tu nie widzę nic. To włącza to. Wyłącza tak, dobra. To wyłącza to. I wyłącza to. A to robi tak i robi tak. Czyli tak, tak, tak. Jest. Musisz działać zgodnie ze wzorcem. Musisz przełączyć. Czy jestem ślepy? By przez panel popłynęła energia. Tylko trzy. Włączę wszystkie. Włączam dwa. Chcę włączyć jedno. Metodą prób i błędów? O Jezus, jakie to było głupie. Na farcie. Nie widziałem tu żadnego dobrze. Wzoru. Pętla jest dość naelektryzowana, by zaiskrzyć. Ogromny tu jest teren do przeszukania, ale my lecimy jednak z tą misją fabularną. Mówię, pewnie jeszcze uda nam się tutaj, jak będziemy jakieś poboczniaki robić, typu ta budka, trafić. Więc na razie lecimy do tej noko całej. Zobaczymy, co ona nam ciekawego powie. Jest w ogóle jakaś grota? Nie z tym koniem będziemy mogli tu wejść. O cholera. Dobra, nawet jak oni się już tu pojawią, już się nie chcę z nimi bić. Z nimi bić, sorry. To było akurat śmieszne. Zapowietrzenie się. Dobra, lecimy do tej noko naszej. Kolejną noc. Ara. O, aż się ścięło lekko. Okej, no jestem z tym. Skupiony na ciągnącej się cuksiożelce miód uspokaja się. Noko jednak wciąż się martwi. Co mam z nią zrobić? Raduje ją widok spokojnego miuta. Uważa jednak, że tobie potrzebne będzie porządniejsze siedziadło niż to używane przez nią. Jedyne porządne siedziadło, jakie przychodzi jej do głowy, widziała na Meka miucie z dawno świata. Jeśli dobrze pamięta, widziała go w sklepcie Uśmieszku, kiedy szukała. Wygląda na to, że dawno świat miał sporo do zaoferowania, a dla materialistów były miejsca, gdzie dało się kupić wszystko. Jak dla niej to naprawdę za dużo. Gdzie mamy jechać po Mega Cube'a? Ja nie mogę na ciebie skoczyć, ta lipa. Dobra, musisz iść za mną. Tak, idziesz za mną czy nie? On siedzi. Już jest jednak sporo obszaru. Zobaczmy, czy nie możemy się do nich zepnąć. Nie, nie możemy. Z jednej strony to dobrze, bo nam zapełni teraz przygotowywanie do kolejnej walki buchciem, wykonywanie tych questów. Aha. Lat. Myślałem, że to jesteś ty tym bossem i że tak mało ci życia schodzi. Te pojedynki nam dzisiaj serio nie idą. Cierpisz. No cierpię, cierpię. Nawet nie wiesz jak cierpię. No kurde, bik, no. Ile przerzuciłem się na obszar przynajmniej o jakieś chyba 4 albo 5 leveli wyżej ode mnie. Tego już serio, tu broń by się przydała lepsza. Na razie tylko w miarę unikami staram się i szansą na trafienia krytyczne wybronić, żeby nie zginąć. Bo jednak to już by był wstyd. No kurde. Mówiłem o wstydzie? Ech, akurat nie miałem zamiaru przeskoczyć nad tobą. Dobra, tutaj leć. Ale tu mam 19 poziom, czyli 4 levele przynajmniej.
zabij go. Nie certolisz się! Podeszłeś mi tu i nie mogę używać bonusu. Menda. Masz mało zdrowia. Jeszcze nie, jeszcze jest okej. Dobra. Pelusz po kowboja, okej. Tych tutaj coś wyleciało? Maczek. Nic konkretnego. Dobra. Lecimy dalej. Co z niego wyleciało? Tutaj to zbierzmy. Ice się zawsze przyda. Weźmy. Wypiszmy punkt postaci. I do nas się przebrała. Ja tej postaci nie przebierałem. Najpierw przypis żywotność dajmy. O wiele lepiej. To ona nie ma chyba takich szmatek, co na sobie? Nie no, ma te szmatki. O co chodzi? Tutaj nie przebierałem. Korpus 27. No przecież to jest tak słabe. Nie mam pojęcia dlaczego to mi przeskoczyło, może dlatego tak dużo obrażenia dostawałem. Okej, a tu pójdziemy na lewo czy na prawo? Bo w górę to raczej nie idziemy, prawda? Raczej nie. Do jakiejś jaskini schodzili teraz? Powoli się zbliżamy, ale tu już mówię, idziemy bokiem, już nie idziemy główną trasą. Jakiś balonik? Czyżby taka wioska była? Chyba tak. Dobra, skacz tu. A, no, wiedziałem, że tak się stanie. O, co to było? Tu jest woda, ale w sumie nie jest głęboko. Zabije się czy nie? Jak myślicie? A, nie, nie zabijem się. Jesteśmy w wiosce. Dużo tu jest dobre, ale my już lecimy z tą misją. Zostało nam tak naprawdę 10 minut nagrania. Co to jest? Dobra, nie, nie chcę mi się. Pełno tu jakiś haszczy. Jego. Znowu po jakiejś górze chodzę, będzie zaraz będę znowu tego żałował. Wyobraź sobie lądowanie u stóp gór. Ja bym nie chciał wylądować. Tu jakiś. Dobra, musimy zejść niżej. Tu jest jakieś ludzkie zejście, ta. Tu się spodziewam jakichś przeciwników. Może być coś ciekawego do zwiedzenia jeszcze. Leci. Chodź, chodź. Chodź, bo zbroni ci w ogóle za... Dawaj go. Tak, też ci nie zadaje. To już na nim poszło nam zdecydowanie lepiej. Nie dobrze się robi. No, z tym już poszło dość prosto. Czapelinder, czapka bloczuszka.
Oczywiście też ściągnąłem czapkę. Czapka jest nałożona na postaci, ale ustawiłem tak wiecznie lata w czapce, żeby akurat na odcinek był bez czapki. Podziwiajmy trochę jego karnację skóry, jaką mu ustawiłem. Dobra, jeszcze 200 metrów. Tu znowu idziemy w jakąś górę i się boję, że to znowu nie będzie to. A teraz pewnie jak na złość okaże się, że faktycznie musiałem wejść na górę. 80, 70 metrów. Tu coś jest. W tylu miejscach chciałoby się być. Sklepcio uśmieszek. Pewnie podczas robienia zakupów robił ci się banana na twarzy. Też dwóch tylko? To jest, a już myślałem. Ktoś tu miał zwarcie. O, to na ładnie akurat poszło. Ale tu nic nie ma. Z nich już. W środku słyszę, że się wścieka. Telewizory jeszcze działają. Ciekawe, ile to się dzieje po tej całej naszej apokalipsie. Wątpię, żeby to było z dnia na dzień. Słychać jeszcze telewizor. Takie okopudła są bardzo rzadkie, jednak to żadna strata. Ruchome obrazy z przeszłodni nie miały odpowiedniego przekazu. Długopisy, a czy może długopisy, telewizory. Musi się co spieszyć, co skierzyło to... Telewizory, raczej tego, długopisy. Tu jest telewizor, ta. To jest wszystko okej. Dobra, zostawimy te na poboczniaki. Nie weźmiemy wszystkiego od razu. Zamknięte na cztery spusty. Idziemy dookoła. Ciemno. Otwierajmy. Zobaczymy. To miejsce ma klimat legowiska potwora. A miejmy nadzieję, że nie ma takiego klimatu, jak ty mówisz. Chyba, że ten mega miuta jest jakimś dużym takim koniem. Nie wiemy, czy będziemy na tym koniu faktycznie walczyć, co jej dostarczyliśmy, czy nie. To mi pokazuje na górę. Ale to mi pokazuje dokładnie to pewnie miejsce, tak? Ja rękawicami tego nie mogę rozwalić. Musimy się pewnie tej elektryczności dostać po tych kablach. Dobra, i tu się kończy. Leci dalej, tu jeszcze dalej. Tutaj. Gacie, gacie. Oj, są chyba lepsze nawet. Czapaja, łapsza. A tutaj. Zbieramy. Musisz dopasować do siebie przełączniki. Nic prostszego. Chyba. Bo jednak. Tak? Tak, tak będzie ok. Teraz to tak. To tak. Dobra. Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Tam było coś widać, a to był koń elektryczny? Albo mi się wydawało. Może o byka jakiegoś chodziło. Cholera wie tak co naprawdę. Za wietrzne miejsce. Oho, teraz uważaj. Przed tobą mekamiut. Musisz poluzować rygle tak, żeby nie spłoszyć mekamiuta. To nie jest jakoś trudne.
Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Dobrze. Udało ci się poluzować siedziadło. Teraz pędź z nim do Noko, co koń wyskoczy. Dobra, i my się tam możemy w sumie tepnąć. Tu nie było żadnych drogowskazów i tak dalej, żeby zapisać, nie? Mi się ogólnie nie było żadnych drogowskazów i to mnie trochę martwi, jak będziemy musieli taki dystans pokonywać. Dobra, mapa. I tepnijmy się już na miejsce. Jeszcze z nią pogadamy na sam koniec. Nie to. Tu była tepka, już znikła. Szybka podróż. Nie ten klawisz, ten. No, mówię, jeszcze z nią pogadamy i na dzisiaj skończymy odcinek. No, witam cię. Noko. Jaki dumny, Boże, ta szczela mi przypomina tego czada z memu. Skoro miód zajada się cuksiożelką, a nowiutkie siedziadło jest na miejscu, można jechać. Noko szkoliła kolejne znakomite stworzenia, które mogą rozproszyć puchcia kopytka, kiedy będziesz z nim walczyć. Nazwała je błyskomolami, a najłatwiej je znaleźć, udając się do Jotysza. Poprosiła go, by ukrył je w bezpiecznym miejscu. Jotysza znajdziesz w światłośni. Bywa roztrzepany, ale miejmy nadzieję, że będzie pamiętał, gdzie ukrył ćmiaki. Dobra. Powiedz mi w sumie o tym puchciach kopytku. Zauważyła, że jego przednie zębiska są nieco luźne, więc może udałoby ci się je wyrwać przy użyciu hakoliny. Okej. Okay. Jotysz wie. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj koniec odcinka. Ogólnie dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrywał gry z kamerką, czy nie. O Jezus, jeszcze też zaczął padać. No i no co, dajcie znać, czy chcielibyście, abym nagrywał z kamerką. I co, ogólnie... I ogólnie na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się, na razie. Na razie.